Hejo, hejo, hejo! Hej dzieciaki, cześć! Witam Was na kanale Kocham Zabawki. Ja jestem Laleczką z Enchantimals. No i na dzisiejszy dzień mam ogromne plany. Otóż zamierzam posadzić moje piękne, pachnące kwiatki. Uwielbiam takie robótki ręczne. Uwielbiam również kwiaty i to, jaki mają piękny zapach. Tylko będę musiała wybrać, jaki rodzaj kwiatów chcę posadzić. Czy to mają być maciejki, czy bratki, a może róże? Wcześniej przygotowałam już sobie śliczną turkusową doniczkę. Uwielbiam ją, ma piękny kolor. Za chwileczkę dosypię tutaj do środka ziemi, aby moje kwiatki mogły urosnąć naprawdę duże i piękne i pachnące. Użyję sobie może do tego tej mojej łopatki specjalnej. Rozgarnę jeszcze troszeczkę ziemię tutaj na boki i tutaj. Myślę, że jest już wszystko gotowe, więc teraz tylko muszę znaleźć moje kwiatki. No właśnie, ale gdzie ja je położyłam? Pamiętam, że tydzień temu je kupowałam. Będą to piękne maciejki. Ale gdzie ja je położyłam? Będę musiała za chwileczkę przeszukać swój domek. A może są tutaj u mnie w sypialni? Niech ja tylko sprawdzę. No nie, nigdzie ich nie widzę, więc zobaczę, może w kuchni się schowały. Może gdzieś je tutaj w kuchni zostawiłam. No nie, przeszukałam już prawie wszystkie szafki i nigdzie ich nie ma. Przeszukałam już naprawdę wszystko, nie mogę ich znaleźć. Dobrze, więc zadzwonię do mojej przyjaciółki i zapytam się, czy ma jakieś dodatkowe nasionka. Wiem, że ona zawsze lubi mieć jakieś dodatkowe w szufladzie. Ha, więc będę miała co zasadzić. Mam nadzieję. Halo? Halo, słucham, tak? Aha. Kwiaty? Czy mam kwiaty w szufladzie? No pewnie, że mam. Wiesz, że uwielbiam kwiaty. Mam mnóstwo różnych rodzajów. A, chciałabyś pożyczyć? Co, zgubiłaś? Okej, w takim razie za chwileczkę u Ciebie będę z pięknymi, pachnącymi kwiatkami. A, no cześć kochana! Słuchaj, mam dla Ciebie kilka paczek pięknych kwiatków. Uuu, cudownie! Fantastycznie! Wiesz co, nie wiem gdzie zapodziałam swoje nasionka, a kupowałam maciejki. A jakie Ty przyniosłaś? No słuchaj, ja już mam takie kwiatki, które już troszeczkę puściły pąki, ale z pewnością będą ładnie wyglądały. Tak pomyślałam, że będą ładnie wyglądały u Ciebie w doniczce. Super! W takim razie pokaż mi je! Nie mogę już się doczekać, kiedy je zasadzimy. To poczekaj, zaraz je przyniosę. O, tutaj mam już jednego kwiatka. Jest on czerwony, naprawdę pięknie pachnie. Aż ten zapach niesie się po całym naszym lesie. Chodź, wsadzimy go do Twojej doniczki i będziesz mogła tą doniczką ozdobić pięknie swój domek. Uwaga, teraz zasadzę pierwszego kwiatka i uwaga, musimy tutaj go wcisnąć troszeczkę. Jest! Jak pięknie wygląda! Czy masz ich więcej? Oczywiście, mam ich całe mnóstwo. Faktycznie ten czerwony kwiatek pięknie tutaj wygląda, super się prezentuje. Poczekaj, pójdę po kolejne. No dobrze, to możemy zasadzić kolejny kwiatek. O, jejku, super! I jeszcze jeden mam tutaj tym razem w kolorze żółtym. I jeszcze jeden będzie w kolorze różowym. O jejku, jak pięknie wyglądają! Och, ja jestem zachwycona! Piękne są te kwiaty, bardzo Ci dziękuję! O, cała przyjemność po mojej stronie. Ty wiesz, że ja uwielbiam kwiaty i zawsze mam jakieś w zapasie. No to co? Gdzie postawimy tę wielką donicę z tymi pięknymi kwiatami? Wiesz co? Jeszcze w sumie to nie wiem. Nie zastanawiałam się nad tym. Po prostu chciałam zasadzić te kwiaty do doniczki, ale gdzie je postawić, to ja nie mam pojęcia. A może pomogłabyś mi wybrać to miejsce? Pewnie, z wielką przyjemnością. Och, muszę jeszcze powąchać te wszystkie kwiatki. Tak pięknie pachną, woń niesie się w całym lesie. Mam tutaj piękny kwiatek żółty, czerwony, fioletowy i różowy. Naprawdę są prześliczne, ja jestem zachwycona. A teraz to muszę tylko pomyśleć, gdzie by je tutaj ustawić. Może przy kuchni, czy na przykład w naszym ogrodzie? Zaraz coś wymyślimy. A może gdzieś
tutaj ustawimy tę doniczkę z kwiatami. Co ty na to? Nie ma tutaj za bardzo żadnej roślinności w tym miejscu. Co o tym sądzisz? Wydaje mi się, że akurat to miejsce jest takie średnie. Wiesz dlaczego? Nie wiem dlaczego. Ponieważ tutaj jest toaleta. Myślę, że tutaj niepotrzebne są kwiatki. A, masz rację. No dobrze, no to pędzę szukać dalej. O, poczekaj na mnie, poczekaj, idę z tobą. Hej, a co sądzisz o tym miejscu, tutaj gdzie są huśtawki? Naprawdę piękne jest to miejsce, to jest twój ogródek. Wydaje mi się, że będzie to idealne miejsce na te przepiękne kwiatki. Kiedy będziesz zasiadała w tej huśtawce i się bujała, to wtedy maciejki, te piękne kwiatki będą super pachniały. Co ty na to? Wydaje mi się, że jest to świetny pomysł, więc spróbujmy je ustawić i zobaczmy, jak będą wyglądały i się prezentowały. I co sądzisz? Jak ci się podoba ta miejscowa? Uważam, że naprawdę świetne miejsce wybrałaś do tego, gdzie położyć te piękne kwiatki. Naprawdę super tutaj wyglądają. To teraz tylko wystarczy podlać nasze kwiatki, tak aby były cały czas nawodnione i pięknie nam rosły, bo kiedy kwiatków regularnie nie podlewamy, to one po prostu więdną. Tak, masz rację, mogłyby nam zwiędnąć, a tego nie chcemy. Przyniosłam od razu naszą konewkę w kształcie króliczka i za chwilę można podlać wszystkie kwiatki. O, tutaj wszystkie podleję i teraz będą nam pięknie rosły. Ale z tą huśtawką to miałaś rację, bujam się i bujam na tej huśtawce, a kwiatki mi tak pięknie pachną, naprawdę jestem zachwycona. Super, to teraz chyba będę codziennie do Ciebie przychodziła i bujała się na tej bujawce, aby móc wąchać tę piękną woń kwiatów. Oczywiście, ja zapraszam Ciebie codziennie do mojego pięknego domku w lesie. Naprawdę uwielbiam robić z Tobą różne robótki. Dzisiaj zasadziłyśmy kwiatki, a co jutro zrobimy? Co jutro zrobimy? No nie wiem. A może pójdziemy sobie na spacer do lasu i pozbieramy szyszki? Co Ty na to? Oh, świetny pomysł! Uwielbiam zbierać szyszki. Chciałam na święta zrobić taki stroik z szyszek, więc to będzie idealna okazja, aby móc pozbierać szyszki. Świetny pomysł! Bardzo mnie to cieszy. Ja też bym musiała coś fajnego wymyśleć na święta, ale to pomyślę później. No dobrze, to może my chodźmy w takim razie wypić herbatkę, a Was, drodzy widzowie, zachęcam, abyście zasubskrybowali kanał Kocham Zabawki, dali lajka, czyli łapkę w górę. No i co jeszcze, koleżanko? No i możecie jeszcze dodawać komentarze, a tam możecie... A w tych komentarzach wpiszcie, czy lubicie tak samo jak my sadzić kwiatki. My naprawdę to kochamy. A jeśli Wy też, to napiszcie to. Serdecznie Was pozdrawiamy. Pa, pa!